Słupca uczciła 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, która miała miejsce 17 września 1939 roku. Na uroczystość mieszkańców i nie tylko zaprosili starosta Jacek Bartkowiak oraz proboszcz parafii Michała Kozala Hieronim Szczepaniak. Przy kościele odprawiona została polowa msza święta oraz uroczystość patriotyczno-religijna. 80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę to okazja nie do tego, żeby szukać odwetu, znaleźć jakąś okazję do tego, żeby nienawidzieć, tylko po to się tu spotkaliśmy, żeby przypomnieć, żeby również młodym ludziom uświadomić cały sens naszej historii, sens również cierpienia tych, którzy 80 lat temu zostali poddani temu okrutnemu doświadczeniu wojny wywołanej przez Niemców i przez Sowietów. Na wydarzeniu pojawili się m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie Słupeckiego Koła Związku Sybiraków, nauczyciele i uczniowie słupeckich szkół ponadpodstawowych, harcerze i poczty sztandarowe. Był także szwadron kawalerii ziemi konińskiej, a oprawę uroczystości zapewniła orkiestra dęta OSP Słupca. Po mszy odczytany został uniwersał ku czci pomordowanych. Mieszkańcy powiatu słupeckiego, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze, strażacy, rodacy. Odczytujemy dziś uniwersał ku czci pomordowanych przed polowym ołtarzem w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Aby przywołać pamięć obrońców ojczyzny oraz cierpienia i śmierć tysiąca mieszkańców, w tym bohaterów związanych z ziemią słupecką. Pochylając czoła w zadumie i skupieniu, oddajemy cześć wszystkim rodakom, którzy oddali życie w obronie wolnej, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej. Uroczystość była lekcją historii, szczególnie dla młodego pokolenia. Wiadomo bowiem, że nasi wschodni sąsiedzi zupełnie inaczej widzą wydarzenia sprzed lat. Była, jest i pewnie jeszcze przez długi czas będzie inaczej interpretowana, ale Rosja do dzisiaj nie potrafiła do końca rozliczyć się ze swoją straszną, totalitarną przeszłością. I ten kraj, w którym jednocześnie czczeni są jako bohaterowie i car Mikołaj II, i ci, którzy tego cara i jego rodzinę wymordowali, tkwi w głębokiej schizofrenii. Nie sądzę, żebyśmy my potrafili ją z tej schizofrenii wydobyć. To jest zadanie dla samych Rosjan.